Dobrze, a dzisiaj już czas na pierwszy temat, czyli make. To mamy pliki makefile. I te pliki mają taką dość prostą strukturkę. Ja tłumaczyłem ostatnio, że piszemy tam tak zwany target, czyli cel. Potem po dwukropku podajemy jego zależności. Tych zależności może być wiele. A linijkę niżej musi od taba zacząć się komenda, która ma być wywoływana. W Makefile'u możemy też sobie tworzyć zmienne, tak jak w różnych językach programowania. I zmienne się tworzy właśnie w taki sposób. Variable jest taka konwencja, że pisze się je dużymi literami i równa się jakaś wartość. A potem, gdy używamy tych zmiennych, to odwołujemy się w taki sposób, czyli należy je umieścić, należy postawić znak dolarka, a samą nazwę zmiennej umieścić w nawiasach okrągłych. Jeśli nie dacie nawiasów okrągłych, czyli byście wpisali do, dolarek variable, to zostanie tylko dolarek V uznany za zmienną i on poszuka wam zmiennej V, tylko pierwsza litera będzie brana pod uwagę. I najlepiej oczywiście pokazać wam przykład jakiś konkretny. Dalej deklaruję fony. Pamiętacie, do czego służyło fony? Z angielska fałszywy, czyli fałszywe cele. Fałszywe cele oznacza tyle, że one nie odzwierciedlają się w systemie plików, bo normalnie tutaj jako cel yy, zazwyczaj Make oczekuje czegoś, co jest w systemie plików. Na przykład tak jak tutaj jest kalkulator, to on będzie oczekiwał, że celem na koniec, gdy wykona się tą komendę, powstanie plik o nazwie kalkulator. Kalkulator to jest taki target, taki cel, który nie ma żadnych zależności, czyli zawsze się wykona i to jest akurat taki bardzo uniwersalny plik Makefile, i tutaj jest przy okazji taka funkcja wildcard. Ona mówi, że ma po prostu wziąć wszystkie pliki, które spełniają taki warunek, czyli wszystkie, które pasują do wzorca, czyli są w katalogu src i mają rozszerzenie .cpp. Tutaj z kolei korzystamy z innej funkcji, która też jest taką wbudowaną funkcją Makea, Subst. Możecie się spodziewać, że to jest path substitution, czyli podmiana ścieżki. I to Object będzie działało na całej liście sources, czyli na wszystkich plikach CPP, na liście plików CPP, i tak je po podmienia, że zamiast rozszerzenia CPP wstawi rozszerzenie o. Więc to będą pliki o takiej samej nazwie, tylko zamiast rozszerzenia CPP będzie rozszerzenie o. No i tutaj jest taki cel, też yy, który to jest akurat zaawansowany makefile, gdzie tworzy Wam wiele celi. I tutaj zauważcie, jest drugi dwukropek, więc plikiem wynikowym będzie plik src. Procent oznacza po prostu aktualną nazwę pliku przetwarzaną w danej chwili. Tutaj będziemy sobie kompilować pliki tylko do fazy tej obiektowej, czyli kończymy na kompilacji bez linkowania i kompilujemy coś takiego. A to jest nazwa pierwszej zależności. Pierwsza zależność to jest to, czyli plik cpp. A natomiast na wyjściu minus, -O, to była flaga, która mówi, co będzie wyjściem z danej komendy, danej kompilacji będzie taka zmienna. A ta zmienna, jak widzicie, to jest nazwa tego pliku targetu w aktualnie uruchomionej regule. To jest ten plik targetu. Natomiast jest jeszcze jeden taki dodatkowy target main, i on zależy od plik, wszystkich plików obiektowych. Tutaj mu podajemy całą listę, właśnie tą zmienną objects, i kompilujemy to w ten sposób, że Tutaj podajemy coś takiego, dolarek i ptaszek, gdzie to jest lista wszystkich zależności. I to, to jest nazwa ta, czyli plikiem wynikowym będzie plik main. Ja spróbuję napisać takiego bardzo prostego makefile'a, nazwa pliku z dużej litery. Projekt się nazywa gritter. Taki plik wynikowy będzie. Więc tak tutaj nazwiemy nasz target. Czy jak w Makefile jest kilka targetów, to można wybrać, który target chcemy wywołać? Tak. Make i nazwa targetu. Czyli target będzie zależał, no weźmy sobie, od wszystkich plików CPP. No i właściwie od wszystkich plików HPP. Tutaj mówimy, jak któryś plik CPP albo HPP się zmieni, to przebuduj. I teraz, mając tutaj Makefile'a, mogę po prostu napisać Make. I on się zacznie budować. Jak drugi raz wpiszę Make. Mówi mi, że gritter is up to date, czyli został zbudowany, żaden plik się nie zmienił i on wie, że nie musi przebudowywać. Clean też się często podaje, czyli żeby wyczyścić, jak już zrobiliśmy nowy plik, czyli reguła clean. Nie zależy od niczego i clean ma nam po prostu usuwać plik wynikowy, czyli gritter w tym przypadku. I to jest reguła, że nie ma nas w systemie plików, nie ma tutaj takiego pliku clean więc dobrze jest podać, że to jest właśnie ten fałszywy target, czyli Fony clean. Możemy od razu zobaczyć, czy ma to znaczenie, czy to jest wyżej, czy niżej. Usunąć usunęło. Czym to się różni od... Czyli jak tutaj podamy main zamiast grittera? I teraz piszę, zmieniłem na main i piszę make. Utworzył mi oczywiście plik gritter, skompilował się. Piszę drugi raz make, znowu kompiluję. Trzeci raz make, znowu kompiluję. Różnica jest taka, że wtedy mi pisał, że nie musi przebudowywać, że wykrył, że jest up-to-date. A jak pisze main, to on nie potrafi sobie tego powiązać tak jakby z plikiem. A kompilacje w dużych projektach często trwają no, nawet z godzinę, niektóre nawet więcej, więc warto oszczędzać czas. Co robi właściwie ten make podsumowanie? Czyli on domyślnie w bieżącym katalogu szuka pliku makefile, ale można mu podać, że to ma być też inny plik. No, i automatyzuje nam czynności po prostu poprzez wykonanie tych, o, receptur, to była polska nazwa, targety, poprzez wykonywanie receptur zapisanych w tych plikach Makefile. Czyli domyślnie, jak nie podacie nic, żadnej tej reguły, to on wykonuje pierwszą. No i można też warunkowo wykonywać te czynności właśnie z tego względu, że on uwzględnia daty modyfikacji plików, więc wie, kiedy je wykonywać, kiedy nie. I trzyma zależności. Czyli on podejmie nam decyzję czy wykonać daną recepturę, czy nie wykonać.